Lot pozywa Boeinga. Lot powalczy w amerykańskim sądzie z Boeingiem. Polskie linie lotnicze LOT złożyły do sądu w Seattle USA pozew przeciwko firmie Boeing. Polski przewoźnik domaga się odszkodowania w kwocie nie mniejszej niż 1 miliardów złotych. Sprawa jest związana z wadami projektowymi w samolotach 737 MAX, które doprowadziły do ich uziemienia. Informację potwierdził we wtorek rzecznik prasowy PLL LOT Krzysztof Moczulski. Negocjacje ugodowe bez sukcesu. Jak przekazało PAP źródło, pozew poprzedziły wielomiesięczne negocjacje ugodowe, które nie doprowadziły do satysfakcjonujących strony rozwiązań. Polskie linie lotnicze LOT złożyły do sądu w Seattle w stanie Waszyngton pozew przeciwko firmie Boeing. Przewoźnik domaga się odszkodowania w kwocie nie mniejszej niż 1 miliardów złotych 250 milionów dolarów amerykańskich, przekazało źródło. PLL LOT zamówiły 15 Boeingów 737 MAX o łącznej wartości katalogowej 1,8 miliardów dolarów amerykańskich. Pierwsze maszyny zostały dostarczone przewoźnikowi w grudniu 2017 roku. Samoloty Boeing 737 MAX zostały uziemione przez EASA, Agencję Unii Europejskiej do spraw bezpieczeństwa lotniczego RET, 12 marca 2019 rok, po dwóch wypadkach tych maszyn, w Indonezji w październiku 2018 rok i w Etiopii w marcu 2019 rok, w których łącznie zginęło 346 ludzi. Przyczyną tych tragicznych zdarzeń było oprogramowaniem CAS Maneuvering Characteristics Augmentation System, które miało ułatwić obsługę samolotu. Jednak MCAS, kierowany tylko przez jeden czujnik kąta natarcia Angle of Attack KOA sensor, stale włączał się, tak jakby czujnik źle działał, pchając nos samolotu wielokrotnie w dół i ostatecznie uniemożliwiając kontrolę nad nim. LOT podkreśla, że od marca 2019 rok do marca 2021 rok na skutek globalnego uziemienia tego typu samolotu przez regulatorów, maszyny pozostawały wyłączone z eksploatacji. W celu utrzymania planowanej siatki połączeń narodowy przewoźnik był zmuszony zastąpić 5 samolotów MAX posiadanych we flocie i 10 samolotów, które przez uziemienie nie zostały dostarczone do LOT w terminie, samolotami wyleasingowanymi w trybie awaryjnym. W ocenie spółki istotnie zwiększyło to koszty operacyjne przewoźnika. W marcu tego roku Boeing 737 MAX w barwach PLL LOT, po ponad dwuletniej przerwie, poleciał w pierwszy rejs pasażerski z Warszawy do Oslo, inaugurując powrót do lotów realizowanych tego typu maszynami. Przewoźnik zapewniał wówczas, że przed rejsem z pasażerami każda z maszyn przeszła wymagane przez regulatora lotniczego EASA modyfikacje. Każdy z 5 samolotów lotu B737 MAX może zabrać na pokład do 186 pasażerów.